Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają moje hortensje na pniu, które tak naprawdę już w drugiej połowie marca zaczęłam przycinać i oczywiście takie patyczki umieściłam w ziemi, gdzieś tam w zacienionym miejscu. Starałam się bardzo często też podlewać. Oczywiście nie stosowałam żadnego nawożenia i tak możecie zobaczyć, jak one wyglądają od marca teraz do lipca. Ten system korzeniowy jest już dobrze rozwinięty, może nie na wszystkich sadzonkach, ale w większości jest bardzo dużo tego korzenia, także bardzo fajnie to wygląda. Sadzonki są bardzo zdrowe, to jest bardzo ważne. I oczywiście teraz postaram się posadzić na miejsce docelowe. Myślę, że też w późniejszym czasie wrzucę Wam jakiś filmik, jak sadzę tutaj dwie odmiany hortensji bukietowej. Właśnie starałam się ukorzenić. Jedno to był miś polarny, a drugie tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć nazwy, bo jak dostałam tą sadzonkę, to nie było etykiety i wiem, że rośnie bardzo wysoka, ale też już widzicie, że tak naprawdę ona już jest, no ma te kwiaty, także to jest z tych wcześniejszych, myślę, odmian. Tutaj widzicie, ten system korzeniowy nie jest jeszcze tak dobrze rozwinięty. W maju tak naprawdę sprawdzałam, czy pojawiły się jakieś korzenie, więc nic jeszcze nie było, więc jakieś dwa dni temu można powiedzieć, że sprawdziłam, czy są jakieś korzenie, zobaczyłam, są, także starałam się delikatnie wykopać. Do usłyszenia.